ten wielki, święty dzień Paschy, zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, serdecznie każdego i każdą z Was pozdrawiam. I życzę, abyśmy doświadczyli tego, że Pan zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tym słowem się witajmy przez cały okres wielkanocny. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Czytamy dziś całym Kościołem Ewangelię według świętego Jana, fragment 20 rozdziału. Mamy świadectwo tego, jak Piotr i Jan biegną do grobu. Jan jest młodszy, więc leci szybciej, dochodzi szybciej do grobu, ale czeka, aż dojdzie Piotr. Czeka, aż dojdzie ten, który potwierdzi, że grób jest pusty. Czeka na tego, który jest przyszłym papieżem. I oto oni obaj słyszą, że nie ma Jezusa, że Jezus zmartwychwstał. Święty Jan popatrzył i uwierzył. Nie rozumieli jeszcze dotąd Pisma, ale kiedy doświadczyli, uwierzyli. Życzę każdemu z nas, abyśmy w ten dzisiejszy dzień nie tylko świętowali po ludzku, jedli wyszukane potrawy, spotkali ludzi, ale żebyśmy tak naprawdę dotknęli Jezusa. Dotknęli Jezusa w Eucharystii, dotknęli Jezusa w modlitwie osobistej i byśmy Go dotknąwszy uwierzyli, że On zmartwychwstał. A jak zmartwychwstał, to się wszystko zmienia. To ten zmartwychwstały jest siłą naszego życia. To ten zmartwychwstały jest siłą naszych wszystkich zmagań, przekraczania wszystkich naszych ograniczeń. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, wszystko ma sens. Sens ma Twoje życie, Twoje marzenia, Twoje pragnienia. Uczniowie zatem wrócili do siebie i my wracajmy do siebie, wracajmy do swojego życia, do swojej codzienności, ale z odmienionym sercem wiary w Jezusa zmartwychwstałego, przepełnieni tą wiarą. No i radujmy się, bracia, bo Pan jest z nami. A jak zmartwychwstał, to żyje cały czas, więc jest teraz z nami także. Alleluja! Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał.